10 najgorszych teamów Formuły 1 w historii Footwork, zespół Formuły 1, uczestniczący w niej w pierwszej połowie lat 90. Występował w wyścigach od 1991 do 1996 roku. Najlepszy był sezon 94, gdy ekipa Footwork zdobyła 9 punktów. Footwork zasługuje na uwagę, gdyż w ich barwach jeździł taki no, japoński kierowca uważany za najgorszego kierowcę w historii Formuły 1. Występował dla Footworka od 1995 roku i wziął udział we wszystkich 16. W Wyścigach ukończył 5, biorąc przy tym udział w dwóch incydentach. Pierwszy z nich miał miejsce po sesji treningowej w Grand Prix Monaco, gdy jego zgaszone auto było holowane do boksów. Zostało uderzone przez samochód bezpieczeństwa, co spowodowało kilkukrotne przetoczenie się policji w stronę barier. Mimo tego, Noe był w stanie wystartować w następnym wyścigu. Drugi incydent miał miejsce w trakcie Grand Prix Węgier. Jego bolid zatrzymał się po 13 okrążeniach z powodu wysokiego ciśnienia oleju, czego następstwem był pożar. W trakcie gaszenia pojazdu, taki Noe, pomagający służbom porządkowym, został potrącony przez samochód, który miał go zabrać z toru. W wyniku zdarzenia, kierowca złamał nogę, jednak wykurował się do następnych wyścigów. Zazwyczaj miał od 2 do 5 sekund straty do swojego kolegi zespołu i nigdy nikogo nie wyprzedził. Minardi, włoski zespół wyścigowy założony w 1979 roku. Team zadebiutował w Formule 1 w 1985 roku. Przez 20 lat startów uczestniczył w 340 wyścigach Grand Prix. Zespół nigdy nie wywalczył miejsca na podium. W 2005 roku wczesny właściciel sprzedał Minardi koncernowi Red Bull, w wyniku czego został on przekształcony w zespół Toro Rosso. To w tym zespole jeździli na początku swojej kariery m.in. Fernando Alonso i Mark Weber. Zespół po części utrzymywał się dlatego, że kierowcy płacili za swoje starty. Honda 4 października 2005 roku Honda poinformowała o wykupieniu pozostałych 55% udziału w British American Racing które należały do firmy British American Tobacco. Należąca do tej firmy marka Lucky Strike miała pozostać w nazwie zespołu do końca sezonu 2006. Wszystko wyglądało obiecująco, choć bazowali na dość słabej konstrukcji BAR 007, ale w 2007 roku firma British American Tobacco zabrała swoje pieniądze i wycofała się z Formuły 1. Honda pozostała bez generalnego sponsora i musiała sobie radzić samodzielnie. Na bolidach pojawiło się idiotyczne malowanie ekologiczne, a Honda zajęła ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów z żenującym sześciopunktowym dorobkiem. Marussia, brytyjski, a wcześniej rosyjski konstruktor i zespół wyścigowy startujący w Formule 1 w latach 2012-2015. Zespół w swojej pierwszej formie powstał w 2010 roku jako Virgin Racing. Niecały rok później został przejęty przez koncern Morusia Motors. Od 2012 roku w pełni przemianowany na Morusia F1 Team. Największym sukcesem Morusji jest wywalczenie dziewiątego miejsca i dwóch punktów mistrzowskich w Grand Prix Monaco w sezonie 2014, co pozwoliło zespołowi na 9 miejsca w klasyfikacji konstruktorów na koniec tegoż roku. Uprzednio ekipa była sklasyfikowana na 11. pozycji w sezonie 2012 oraz 10. miejscu w sezonie 2013. Pod koniec 2014 roku zespół stanął na skraju bankructwa po tym, jak finansowania projektu wycofali się rosyjscy właściciele. Williams, brytyjski zespół konstruktor Formuły 1, założony w 1977 roku. Zespół powstał właśnie w 1977 roku po nieudanej przygodzie z pierwszym swoim zespołem: Frank Williams Racing Cars. Zespół jest zliczany do wielkiej trójki Formuły 1 razem z zespołami Ferrari i McLaren. Jednakże to co współcześnie robił Williams? No cóż, 17 lutego, przed dzień przedsezonowych testów, które zostały zaplanowane na 18-21 lutego, Williams poinformował, że jej zespół nie zdąży za złożenie bolidu na pierwszy dzień sesji, czyli 18 lutego. Williams był jedynym zespołem w stawce F1, który nie zdążył tego zrobić. Następnego dnia, czyli w poniedziałek, zespół ponownie zmienił datę rozpoczęcia jazdy w testach i poinformował, że najwcześniej odbędzie się to w środę. Jak donosiło wiele ekspertów, problemy Williamsa zostały zostały spowodowane koniecznością przeprojektowania systemu chłodzenia hamulców, co mocno opóźniło ukończenie konstrukcji Bolidu Aquarii. Williams w każdym wyścigu zajęcie broni ostatniego miejsca. Kolonii. Włoski Zespół Wyścigowy były konstruktor Formuły 1 Bolidy. Z tej ekipy startowały w latach 1987-1991. Łącznie było to 46 wyścigów. Za produkcję bolidów w odpowiadała firma Subaru. Ze 46 wyścigów bolidy ukończyły 0 wyścigów. W serio nie ukończyły nic i zyskali tytuł Królów Awarii. Eurobrun, nieistniejący już włosko-szwajcarski zespół Formuły 1 z bazą w Senago we Włoszech. Bolidy jeździły w latach 1988-1990. Dwa sezony, dwa wyścigi. Tyle udało im się wystartować. W dwóch wyścigach przez dwa lata psuło się wszystko i non-stop. A do tego perełka Eurobrun zatrudnił Christiana Dannera, który nie mieścił się do Bolidu i z tego powodu musiał odejść. MasterCard Lola, brytyjska staja, która pojechała w sezonie 1997 w jednym wyścigu, a w zasadzie kwalifikacjach do awansu zabrakło 15 sekund. Inaczej być nie mogło, bo bolid nie był w żaden sposób testowany, tak przynajmniej twierdzi tvn24.pl. Live konstruktor Formuły 1 z bazą w... Modenie. Firma została nazwana od nazwiska jej założyciela Ernesto Vity. Po raz pierwszy firma wyróżniła się w Formule 1 w sezonie 1990 próbując sprzedać swój nietypowy jak na tę dyscyplinę 3,5 litrowy silnik W12. Team miał katastrofalny sezon, nie mogąc się zakwalifikować we wszystkich 14 wyścigach, w których startowali często wykrecając czasy o kilka sekund gorsze od kierowcy przed nimi. Maszyna Life była najwolniejszą w historii w kwalifikacji do Grand Prix San Marino strata do pole position wynosiła 424 sekundy. Andrea Moda, były zespół i konstruktor Formuły 1 w sezonie 1992 po wykupieniu zespołu koni, Andrea Moda Formuła, wystartował w zawodach Formuły 1. Jedynym wyścigiem, do którego zakwalifikował się kierowca zespołu był Grand Prix Monaco. Przed Grand Prix Włoch właściciel zespołu Andrea Sassetti został aresztowany, Andrea Moda Formuła nie została dopuszczona do ukończenia sezonu. I została rozwiązana. TVN24 ciekawie przedstawia historię tej stajni. Posłuchajcie. Po roku występów działacze Formuły 1 powiedzieli tej stajni do widzenia. Grąco było już po pierwszych kwalifikacjach, bo stajnia nie zapłaciła opłaty licencyjnej. Potem zwolniła obok kierowców. A potem okazało się, że nowy nie ma licencji na Formułę 1. Potem Perry McCarthy skarżył się, że szef zespołu grozi mu śmiercią. Samych siebie przeszli na Silverstone: świeciło słońce, torsucha, do bolidów założono opony deszczowe. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, jaki zespół Formuły 1 jest według was najgorszy. Koniecznie zajrzyjcie również na kanał Światowa Historia, gdzie oprócz tematów historycznych poruszam tematy motoryzacyjne, a raczej omawiam historię poszczególnych marek. Dotąd omówiłem Volkswagena i omówiłem Peugeot'a. Planuję w najbliższym czasie omówić ja wiem, może Alfa Romeo albo Mercedesa. Zajrzyjcie tam i dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny filmik poświęcony motoryzacji oraz tutaj, na Światowej Dyszce, dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny temat, czy takie tematy motoryzacyjno-sportowe Wam odpowiadają, czy raczej wolicie zdecydowanie politykę, bądź może jakieś tematy związane z filmami. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zajrzyjcie na kanał Inwigilator, na którym... Rzadziej dodają filmy, ale czasami dodają. I ruszył tam serial Inwigilator 2030 poświęcony polskiej polityce. Jest to taka satyra na polską politykę, choć akcja serialu odbywa się w trakcie apokalipsy zombie spowodowanej przez brak szczepionek. Także krótko mówiąc, satyra na polskich antyszczepionkowców również. W momencie, w którym owy serial osiągnie 5000 wyświetleń, zacznę robić kolejny odcinek, ponieważ mam już pewien pomysł na niego, no ale niestety to chwilę potrwa. Dajcie znać również co myślicie o danym odcinku, ponieważ spodziewałem się trochę lepszej oglądalności po tamtą animację, tym bardziej, że z reguły animacje cieszyły się dość dużym uznaniem na tych kanałach. Może lepiej byłoby, gdyby trafiały na światową dyszkę, a nie na inwigilator, chociaż nie chcę zakłócać wiecie, tej dyszkowej struktury. No nic, dajcie znać co wy o tym wszystkim myślicie. Trzymajcie się, cześć.